Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gramy z Tepelinkiem. Jak widzicie, mamy już tutaj trochę taką świąteczną aurę, kwiatuszek, tutaj nad kominkiem skarpety, czekające również na prezenty, a w zasadzie już część prezentów przyniósł nam Święty Mikołaj. I dzisiaj zapraszam Was na grę, na którą w zasadzie czekałam od dłuższego czasu. I jest to gra Replika. Ona na początku ukazała się na Steamie, tak naprawdę na komputery, natomiast później została ona wypuszczona dosyć niedawno na urządzenia z Androidem. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy na iOS-a również, ale najprawdopodobniej tak. In plus dla tego tytułu jest fakt, że gra występuje w wersji polskiej, co jest rzadko spotykaną rzeczą, jeśli chodzi o urządzenia, powiedzmy, mobilne. Z tego względu, że najczęściej na urządzeniach mobilnych gry pojawiają się w języku angielskim i niestety, ale spolszczenia są rzadko spotykane. Żeby nie przedłużać już tego wstępu, zacznijmy sobie naszą grę. I jeszcze może kilka słów o tym, o czym jest replika. Replika jest to nic innego jak gra, gdzie mamy, i jak możecie teraz zauważyć, telefon. I naszym zadaniem jest znalezienie różnych jakichś terrorystycznych wpływów właśnie w tym telefonie. Odblokujmy sobie ten telefon. Wprowadź kod PIN, by odblokować. Ale jaki to ma być kod PIN? No zajebiście, tylko jak ja mam odblokować nasz telefon? Jak widzicie, cały czas przychodzą do mnie różnego rodzaju wiadomości, najprawdopodobniej od naszej matki, która do nas tutaj próbuje się dostać. Natomiast mam problem. Wprowadź kod PIN, by odblokować. No nie wiem, może to będzie 1111. Nie. No, spróbujmy tak. No to powiem Wam, że mam teraz niezłą zagwozdkę. I nie wiem zupełnie, jak odblokować nasz telefon. Okej, mamy... Mamy tutaj cały czas, przychodzą nam SMS-y, że jutro są nasze 17 urodziny. Może uda nam się na telefon alarmowy dzwonić. Co się stało? No co się stało? Okej, zostaliśmy gdzieś zamknięci przez jakiś Homeland Security. I jesteśmy teraz przekierowywani. I jak widać, połączyliśmy się z jakimś Tomem Ripley, który trochę nam tutaj wyjaśnia, z kim się połączyliśmy. I wyjaśnia nam, że aby udowodnić swoją niewinność, musimy służyć naszemu państwu. I dostajemy jeszcze jedną szansę.
Sprawdź historię ostatnich otrzymanych SMS-ów. Może się przydać do złamania hasła. Udało nam się odblokować osiągnięcie. Jak widzicie, w Google Play przeszłam na kolejny poziom. Ok, mamy sprawdzić historię ostatnich połączeń. No dobra, jutro są moje 17 urodziny, no i teraz pytanie, jak to zidentyfikować, no. Sprawdź historię ostatnich otrzymanych SMS-ów. Może się przydać do złamania hasła. Ok, udało mi się rozkminić, jakie mamy hasło. Jest to hasło, o Jezu, 1105. Odblokowaliśmy. Mamy dostęp teraz do naszego telefonu i zobaczmy w SMS-ach, co nam tu poprzechodziło. Jutro są Twoje 17 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Diki. Pod ataku w klasie jest wiele pustych miejsc. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy wrócicie uśmiechnięci, jakby nigdy nic się nie stało. Jako Twój nauczyciel nie zamierzam Cię opuścić. Nigdy nie bój się robić tego, co właściwe. Zobaczmy od Emily. Tata prawie oszalał po tym, jak zniknąłeś. Myślisz, że zostałeś zabity przez terrorystów. Okej. Okay. Czyli jak widzimy, rodzice się niepokoją. Mamy też Herbert. Wracaj tu natychmiast, mama dostanie przez Ciebie zawału. Czyli najprawdopodobniej nasz ojciec. I tutaj mamy jakieś tragiczne, wydaje mi się, informacje. Freddy. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Ziemek, ja się wypisuję po ostatnich atakach terrorystycznych. Czy my możemy napisać do Freddy'ego? Nie możemy. Tutaj też nie możemy nic odpowiedzieć. Zobaczmy Emily. Do Emily też nie możemy nic napisać. Przejdźmy do ekranu głównego. Mamy nieodebrane połączenie przychodzące. Odbierzmy. Ok, udało nam się złamać hasło, skoro udało się odebrać telefon. No i dostajemy tutaj informację, że mamy talent do tej roboty. Powinieneś być dumny, że pomagasz nam w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Jeśli Ci się uda, udowodnij, że Ty i Twoi rodzice to przykładni obywatele i nie zagrażacie naszemu państwu. Nie chciałbyś dostać z powrotem swoich rzeczy i wrócić do rodziców? Twoje zadanie jest proste. Zbierz dowody, byśmy mieli podstawę do oskarżenia terrorysty, który siedzi w celi obok Ciebie. Czy jest ten telefon? Głupiego, zadziornego 17-latka, który zadziera z Homeland Security. Twierdził, że naruszamy dobro jego prywatności, prosząc o hasło do jego telefonu. Jego absolutny brak współpracy, odmowa odpowiedzi na najprostsze pytania jest podejrzana. I powiedzmy, jego lokalizacja w telefonie sprawia, że odwiedzał obszary, na których wykryto działania terrorystyczne. Ok, czyli mamy szukać wszystkiego, co jest związane z terroryzmem i i mamy informować o tym to Homeland Security. Mamy otworzyć sklep z aplikacjami i pobrać to-do.
Jest to zwyczajna aplikacja do planowania dnia, ale jest to coś znacznie większego, napisana przez Homeland Security, więc ma dodatkowe funkcje. Po pierwsze, wyświetla listę zadań, które musisz ukończyć, by zakończyć śledztwo. Po drugie, wszystko, co wciśniesz, zostanie wysłane do nas, do analizy. Jeśli widzisz jakiekolwiek podejrzane wiadomości lub zdjęcia powiązane z terroryzmem, kliknij w nie. Przeanalizujemy je i stwierdzimy, czy mają jakieś znaczenie dla śledztwa. Pamiętaj, stoisz teraz na straży niepodległości i bezpieczeństwa naszego demokratycznego państwa. Dobra. Mamy ściągnąć sobie aplikację To Do. Teraz gdzie tu jest? Tu mamy sklep. I ściągamy aplikację To Do. Myślę, że ściągniemy też coś a la Facebook. Follow mamy objętą cenzurą i Einstar również. Nie możemy tego ściągnąć. Zobaczmy, jak wygląda to To Do. Uwaga, witaj w To Do. Ta aplikacja będzie wyświetlała Twoje zadania. Ok. Nie możesz nic chwytać ani przybliżać w tym telefonie, więc nawet nie marnuj czasu próbując. Wykonywanie zadań jest proste. Gdy znajdziesz odpowiednią wskazówkę lub dowód, po prostu w nie kliknij. Ważne wskazówki mogą się znajdować w tekście, kontaktach, historii połączeń lub zdjęciach. Kliknij w nie, by wysłać je do analizy. Ok. Mamy jakąś tutaj informację, SMS nam przyszedł. Zacznijmy od czegoś prostego. Znajdź podstawowe informacje na temat posiadacza telefonu. Otwórz kontakty, znajdź jego imię oraz numer jego telefonu. Kliknij w nie, by zostały do nas wysłane. Okej. Jak możemy w nie kliknąć, ja się zastanawiam. Imię i nazwisko, numer telefonu. Wejdźmy może w kontakty. Ok, jesteśmy Dicky Greenleaf. Numer telefonu, zadanie wykonane. Imię i nazwisko. Również udało nam się odnaleźć te informacje. Mamy kolejnego SMS-a. Świetnie, teraz znajdź informacje na temat jego rodziny i znajomości. Wystarczy kliknąć, a nasza aplikacja zaktualizuje postęp. No to to też jest bardzo prosta sprawa. Tylko teraz się zastanawiam, czy zrobić to może w kontaktach. Imię i nazwisko matki. Imię i nazwisko ojca. Kogo my tam mieliśmy jeszcze znaleźć? Zobaczmy w SMS-ie. Znajdź informacje na temat jego rodziny i znajomości. Dobra. Przechodzimy jeszcze tutaj do Freddy Miles. Nie, Freddy Miles nie jest. Ok, znaleźliśmy wszystkie informacje, znowu nam przyszły tutaj SMS-y i zadanie zostało wykonane. Dobra, na przypadkowe klikanie nam tutaj nic nie da, także warto zwrócić uwagę na to, w co klikamy. Podstawowe informacje, zobaczmy sobie. Jeszcze mamy wiek, adres, szkoła.
Wiek, adres, szkoła. To również będzie można być może z maila. Ok, tutaj mamy zablokowaną aplikację, ale zobaczmy na zdjęcia z aparatu. Ok, dostaniemy okrząt, że niepotrzebnie w to klikamy, bo jest to nijak powiązane pewnie z naszymi zadaniami. Natomiast zobaczmy, czy na Facebooka. Tak, mamy się zalogować do like. Fremont. No, znowu mamy telefon. Merch Sherwood dzwoni. Odbierzmy. Jesteś tam? Jesteś tam? I nas rozłączyło. O, ktoś znowu do nas dzwoni. Powiedziałem ci, żebyś nie zostawiał jakichkolwiek historii połączeń na tym telefonie. Jesteś uprawniony tylko do odbierania połączeń ode mnie. Nigdy nie odbieraj ani nie wykonuj połączeń, rozumiesz? Jasne, rozumiemy. Kochani, na tą chwilę myślę, że zakończymy sobie nasz krótki wstęp z grą Replika. Mnie na tą chwilę bardzo się podoba ta gra, jest dosyć taka nietypowa, dlatego że w zasadzie działamy tak jakby w swoim telefonie. Natomiast wciąga, jeśli Wam się gra podoba i chcielibyście razem z Tepelinkiem zobaczyć koniec tej historii, to zachęcam do podnoszenia łapek w górę i przede wszystkim do komentowania, czy Wam ten tytuł się podobał, czy nie, bo już być może od jutra ruszamy z kolejnym fajnym konkursem, dlatego bądźcie aktywni na Babskim Gamingu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki.